Cześć. 13 października, energetyka dnia. Jestem tarocistką Agiatis i pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią, łączę te techniki i tworzę energetykę dnia, która daje nam możliwości do wykorzystania, ale również, żebyśmy w coś nie wchodzili, bo na przykład jest to niedobry dzień na to. 13 października jest to dzień, w którym mężczyźni będą mieli takie wpływ na nasze być może decyzje, być może trzeba podjąć męską decyzję dzisiaj, ale również mężczyźni, komunikacja z nimi też może wnosić pozytywne wyniki dla nas. To też jest dzień, w którym możemy czuć, że pewne rzeczy są ponad nasze możliwości, że jest coś dla nas niedostępne. Nie do końca tak to musi wyglądać. To jest właśnie zdobywaj to, pokonuj swoje ograniczenia, żeby zdobyć to, co ci się wydawało dzisiaj, że nie jesteś w stanie osiągnąć. To też jest czas, w którym nie jestem dla wszystkich, nie muszę być dla wszystkich zawsze i wszędzie. To czas też dbania o swój komfort i swój czas. Bo ten czas jest twój i dzisiejszy dzień jest właśnie takim miejscem, w którym warto, żeby się skupić na swoich potrzebach. A taki mały egoizm dzisiaj mocno wskazany. W relacjach natomiast, tych partnerskich, zadbajcie też o to, żeby mieć wspólną przestrzeń, ale dobra, to ja sobie idę zrobić to, a ty masz ochotę zrobić coś innego, to oczywiście sobie zrób, żebyście byli razem i osobno w jednym momencie, czyli gdzieś tam tej przestrzeni, która potrzebuje, nazwijmy to takiego głębszego oddechu sobie też na to pozwolić. I 8, 9, 10. I tutaj również warto zwrócić uwagę na to, na ile sobie pozwolimy, jeżeli chodzi o kwestię odkrywania emocji. Praca z emocjami, z tą naszą wewnętrzną wrażliwością, wewnętrznym dzieckiem również jest wskazana. A to też jest czas, żeby swoje talenty pielęgnować, masz jakąś pasję, hobby, to jest to dzień, 13 październik, żeby mocno zainwestować czasowo w to. Stąd być może też jest tutaj w połączeniu ta energetyka, robimy coś razem, robimy coś dla siebie i właśnie ty dla siebie zrób to, co pozwoli ci oderwać się od być może takich sprawunków codziennych, ale zrobić coś, co sprawia ci przyjemność. Zatem pozwól sobie na tę przyjemność. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie energetyki dnia. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzach, jak one z wami rezonują. No i oczywiście zachęcam do obserwacji mojego profilu, aby nie przegapić kolejnych.